Jeszcze tylko jutro przydadzą się parasole, bo od środy powróci słoneczna aura. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy. Dzisiejsza noc w całym kraju będzie pochmurna, deszczowa i wietrzna. Dodatkowo w regionach wschodnich będą pojawiały się silne mgły i zamglenia, tak więc warunki na drogach będą utrudnione. Nad ranem termometry na ogół wskażą od 10 do maksymalnie 13 stopni, ale odczuwalnie przez wspomniany wiatr może być nieco chłodniej. Jutro na pogodę w Polsce w dalszym ciągu będzie wpływał rozległy ośrodek niżowy, a to oznacza ciąg dalszy, zmiennej i momentami bardzo dynamicznej aury. Do południa jeszcze są szanse na niewielkie przebłyski słońca, ale już w drugiej części dnia, jak Państwo widzą, niebo zdominują frontowe chmury, pojawią się opady deszczu, no i w wielu miejscach może również zagrzmieć. Termometry na przeważającym obszarze wskażą od 15 do maksymalnie 17 stopni, nieco cieplej na południu. Tutaj prognozujemy od 18 do maksymalnie 20 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla Kujaw i Pomorza. Już w tych najbliższych godzinach nad województwo nasunie się chłodny front atmosferyczny, a wraz z nim chmury i deszcz. Ta noc będzie ciepła, ale uczucie chłodu będzie potęgował silniejszy wiatr, który w naszym regionie rozpędzi się do 40 km na godzinę. Jutrzejsze przedpołudnie upłynie nam jeszcze z niewielkim zachmurzeniem. Są szanse na rozpogodzenia, ale już w drugiej części dnia stopniowo zachmurzenie zacznie wzrastać, pojawią się opady deszczu, no i niewykluczone są również jesienne burze. Ciepło, od 16 do nawet 17 stopni. Dobre wieści są takie, że od środy do kraju zacznie napływać ciepłe powietrze z nad Półwyspu Iberyjskiego i na termometrach zobaczymy nawet 19 kresek. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.